Jesteśmy, proszę Państwa, przed kościołem, pod wezwaniem świętego Józefa, w przed kościołem w Jankowie Przygodzkim, po Państwa lewej stronie. Nowy obiekt, dom przedpogrzebowy, który był wzniesiony w końcówce ubiegłego wieku. Nad tym domem pogrzebowym zostały zamontowane dzwony, czyli jednocześnie wypełnia ten obiekt dwie funkcje. Jest domem przedpogrzebowym, a jednocześnie dzwonnicą dla parafii. Kościół w Jankowie Przygodzkim stanął na gruntach Ferdynanda Radziwiłła. Jest taka publikacja zatytułowana Kościół jest tam, gdzie stanęły konie. Poświęcona właśnie temu kościołowi. A skąd właśnie taki tytuł? Parafia, to znaczy mieszkańcy Jankowa Przygodzkiego ubiegali się o to, żeby w Jankowie powstał kościół. Wiadomo, że o to, żeby cokolwiek powstało, trzeba zawsze długo zabiegać. Ostatecznie ksiądz Rolewski z ostrowskiej Fary wyraził zgodę na to, że ten kościół będzie tutaj zbudowany i kiedy na początku XX wieku wizytował te tereny, wtedy się jeździło koni oczywiście, i kiedy dojechał do tego miejsca, konie stanęły i nie chciały dalej ruszyć, mimo usilnego ich przymuszania do tego, żeby pojechały dalej. I ksiądz Rolewski stwierdził, że chyba jest to jakiś znak, że ten kościół powinien stanąć na tym miejscu. Okazało się później, że lokalizacja zbiegała się z propozycjami, które były składane właśnie przez mieszkańców Jankowa Przygodzkiego, że jest to bardzo dobre miejsce, takie na rozwidleniu dróg wiodących do Topoli, nad Szczeliny, do Przygodzic, i że akurat ta lokalizacja, o której pomyślał ksiądz Rolewski, była zgodna z tym, o czym myśleli mieszkańcy. Trzeba było się jednak zwrócić do księcia Ferdynanda Radziwiłła, żeby zgodził się i oddał teren pod kościół. Tak też się stało. Kościół został wzniesiony i od 1925 roku zaczął funkcjonować. Niestety niezbyt długo mieszkańcy mogli się cieszyć tym, że kościół tutaj był. Za kilkanaście lat wybuchła II wojna światowa i w 1941 roku kościół został przez Niemców zamknięty. Ksiądz proboszcz Kuchowicz został aresztowany, zwieziony do Dachau i tam w 1942 roku umarł. Z kościoła zostało zabrane wszystko, co było cennego w wyposażeniu. Zostały zniszczone ołtarze boczne. W jednym z ołtarzy bocznych była figura Matki Boskiej. To hitlerowcy roztrzaskali tą figurę i wyrzucili na zewnątrz kościoła. Okazało się, że ocalała głowa. Jedna z mieszkanek, kiedy zauważyła, że leży potrzaskana postać, ale głowa ocalała, głowę przechowała i właściwie ta głowa jest do dnia dzisiejszego w tej rodzinie przechowywana. Nie wiem dlaczego, nie wróciła do kościoła, ale tak z tej książki wyczytałam, że jest przechowywana właśnie w tej rodzinie. Informacja o tym właśnie wydarzeniu i o kolejnym proboszczu, Feliksie Brysiewiczu, który był proboszczem po odzyskaniu niepodległości, znajduje się tutaj w kruchcie. Jak zejdziemy, to Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Jest tablica poświęcona właśnie tym dwóm proboszczom, którym mieszkańcy Jankowa czy parafia Janków Przygodzki wiele zawdzięcza. Który przedstawia nasz papieża Jana Pawła II Chrystusa w otoczeniu kanonizowanych świętych, których on dobrał do kanonizacji i ogłoszał.